Do 15 tysięcy złotych mogą pozyskać mieszkańcy Starego Miasta i Zatorza na rewitalizację podwórek. Konkurs Podwórkowe od nowa to element rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza. O szczegółach działania opowiedzieli nam Małgorzata Peplińska i Łukasz Rościszewski z Fundacji Pokolenia. Podwórkowe od nowa jest to konkurs dla mieszkańców Zatorza i Starego Miasta. Pierwsza edycja tego konkursu. Zachęcamy mieszkańców do składania prostych wniosków o dofinansowanie. Można dostać od 500 do 15 tysięcy złotych na upiększenie swojej przestrzeni blisko domu, czyli na przykład podwórka, na przykład ogródka, na przykład jakiegoś placyku, który do tej pory był niezagospodarowany. Mogą się ubiegać o dotacje grupy sąsiedzkie minimum 5 osób, z czego jedna musi być osobą pełnoletnią. Powinniśmy przede wszystkim skupić się na człowieku, czyli na tych działaniach, które są skierowane do mieszkańców Starego Miasta i Zatorza i do takich inwestycji, które będą służyć mieszkańcom w przyszłości, czyli do rzeczy, które będą w jakiś sposób trwałe. Na przykład postawimy sobie ławkę, mieszkańcy sobie postawią ławkę i będą wiedzieć, że będą ją użytkować przez najbliższych kilka lat. Robią sobie jakąś formę sztuki, na przykład graffiti albo instalacje, ale będą wiedzieć, że to będzie jakaś forma, która będzie mi służyć przez kolejne lata. Mogą być to stojaki rowerowe, może być to jakaś zmiana infrastruktury drogowej, na przykład tak zwani leżący policjanci. Co sobie wymyślą mieszkańcy, to sami jesteśmy bardzo ciekawi. No i tak jak mówię, ważne, żeby to była rzecz trwała, żeby służyła przez kolejne lata. Jako że mamy doświadczenie z akumulatora społecznego i działaj lokalnie naszych poprzednich konkursów grantowych, wiemy, że też wśród młodzieży są osoby zaangażowane, chętne, fajne, które chcą się angażować, chcą poprawiać swoje otoczenie, chcą wpływać na rzeczywistość i te projekty młodzieżowe też bywają bardzo owocne i fajne. Natomiast nie ma żadnej bariery wiekowej. W jaki sposób należy składać wnioski? Czy to jest jakiś formularz, który trzeba wypełnić? Czy to jest może jakaś swobodna zupełnie forma złożenia wniosku? Na pierwszym etapie jest to list intencyjny. Czyli ja jako animator i moja koleżanka Gosia Peplińska pomagamy w pisaniu tych listów intencyjnych. Osoby chętne mogą się do nas zgłosić, do Fundacji Pokolenia. List intencyjny to jest krótka forma, która ma przedstawić, co chcemy realizować, gdzie, z kim, czemu to ma służyć, po to, aby projekt był ciekawy, żeby angażował społeczność do tego, by się włączyła w realizację tego pomysłu. Do kiedy można składać wnioski, ten termin taki ostateczny? W formie papierowej wpływa do nas do 10 lutego list intencyjny. Te listy intencyjne będą zbierane, będą przekazane komisji, która będzie decydowała, które wnioski otrzymają dofinansowanie. Te projekty, które komisja wybierze, będą dopieszczane i wrzucone do generatora wniosków, w którym też będzie budżet. I na tym etapie też będziemy mieli wsparcie eksperckie, czyli geodetów, architektów krajobrazu, którzy nie tylko pomogą dopracować pomysł, ale też pomogą przy wycenie, no bo zwykli śmiertelnicy, tak jak my, mogą nie mieć o niektórych rzeczach pojęcia i nie wiedzieć dokładnie, ile to kosztuje i co jest potrzebne.